Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, ale czy ktoś jeszcze? No właśnie, czy znacie sylwetki polskich naukowców, badaczy, wynalazców i odkrywców? Dziś, z okazji 11 listopada, przyjrzymy się mniej znanym, ale wciąż niezapomnianym postaciom. Paweł Edmund Strzelecki jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych. Odwiedził wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy. Zdobył najwyższy szczyt Australii, a nazwał go na cześć słynnego Polaka Górą Kościuszki. Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski dokonali pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu. Zestalili także dwutlenek węgla i metanol. Użyli do tego celu kaskadowej metody skraplania gazów pod zmniejszonym ciśnieniem. Bronisław Piłsudski, starszy brat Józefa, badał kulturę Dalekiego Wschodu, głównie lud Ainów. Utrwalił fonograficznie ich pieśni i mowę. Eugeniusz Romer, geograf, kartograf i geopolityk, był twórcą nowoczesnej kartografii polskiej. Józef Hoffmann, muzyk. Przypisuje się mu m.in. wynalezienie spinacza biurowego, którego inspiracją miał być klucz wiolinowy. Mieczysław Wolfke, fizyk, prekursor telewizji i holografii. Najpierw zapisywał obraz na płytce fotograficznej poprzez oświetlanie kryształu promieniowaniem X, a następnie odczytywał go w powiększeniu po zastosowaniu dodatkowego układu optycznego i światła widzialnego. Kazimierz Funk, biochemik, autor nauki i terminu witamina. Od łacińskiego vita, życie, oraz słowa amina, oznaczającego związek chemiczny zawierający grupę aminową. Ludwik Hirschfeld, lekarz i bakteriolog. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należała praca nad grupami krwi. Wprowadził oznaczenie grup krwi jako 0, A, B i AB, przyjęte na całym świecie w 1928 roku. Mieczysław Becker, inżynier i konstruktor. W ramach programu kosmicznego Apollo, zespół pod jego kierownictwem zaprojektował pojazd księżycowy, który został wykonany przez koncern General Motors w kooperacji z zakładami Boeinga. W Polsce technologię niebieskich laserów na azotku galu rozwija Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ta technologia oparta jest na metodzie wysokociśnieniowej syntezy azotku galu. Polski niebieski laser został zademonstrowany w grudniu 2001 roku. Jak widzicie, wkład polskich naukowców w rozwój światowej nauki jest znaczący.